Jakub Jurek, dzień dobry Państwu, zapraszam na sport. Za nami trzecia runda okręgowego Pucharu Polski w piłce nożnej. Tym razem nie byliśmy świadkami żadnej niespodzianki. Widzę, że w FIFA grasz. W przeciwieństwie do ogólnopolskiej rywalizacji, gdzie co chwilę z gry wypada któryś z faworytów, w regionalnym pucharze w środowe popołudnie awans do kolejnej rundy zanotowały wszystkie zespoły grające na wyższych szczeblach rozgrywkowych. Wśród nich był także obrońca tytułu rezerwy Miedzi Legnica, które pokonały w Chocianowie miejscową Stal 3-0. Mieliśmy przyjechać, wygrać. Wiem, że to nie było łatwo, bo gdzieś tam zespół fajnie sobie radzi przeciwnika w czwartej lidze. No, ale dzisiaj jakoś tak też bez jakichś wielkich problemów wygraliśmy spokojnie spotkanie. W spotkaniu rozgrywanym w Chocianowie widać było różnicę pomiędzy grą trzecioligowca a Beniaminkiem czwartej ligi, czego nie ukrywał trener gospodarzy. Wstydu nie było, ale różnice klas było widać. Ta jednej klasy różnica, kultura w grze, Miedzianki, wiadomo, Akademia też Miedzi dobrze pracuje i było się od kogo uczyć. Będzie to dobra lekcja dla moich młodych chłopaków na przyszłość. Poza rezerwami Miedzi w kolejnej rundzie zameldowały się także rezerwy Zagłębia Lubin i Chrobrego Głogów oraz KGHM Zanom Polkowice, Orkan Strzedrzykowice, Sparta Grębocice i ostatni przedstawiciel klasy okręgowej Prochowiczanka Prochowice. Miedziowe Lubin dopięły swego. Od kilku lat ciężko trenowały we Wrocławiu czy Warszawie i formowały zespół, który obecnie będzie walczył w Lidze A. Rugbystki z Lubina wierzą, że coraz więcej kobiet będzie chciało uprawiać ten sport i rozwijać się w rozgrywkach rangi krajowej. Marzenia się spełniają, a znakomitym przykładem na to jest grupa rugbystek, która po kilkuletniej tułaczce po różnych klubach w Polsce zacumowała na dobre w Lubinie. Udało nam się w końcu po tylu latach stworzyć drużynę, która reprezentuje barwy pomarańczowe. Lubinianki zaczęły z wysokiego C. Już na starcie zderzyły się z silnymi ekipami z Górnego Śląska w turnieju Ligi B. Zajęte miejsce pozwoliło na awans do rozgrywek A. Jak na pierwszy turniej naszej drużyny poradziłyśmy sobie nadspodziewanie dobrze. Pierwszy mecz, mimo takiej, powiedziałabym, bardzo heroicznej walki, zakończył się wynikiem 12-5 dla dziewczyn z Juwenii. To jest bardzo doświadczona drużyna z Krakowa, także już od wielu lat tutaj istnieje na mapie rugby kobiet w Polsce. Także ten mecz, myślę, że bardzo mocno na nas podziałał, szczególnie jeżeli chodzi o naszą psychikę. I w rewanżowym spotkaniu nie dałyśmy szans nawet najmniejszych zbliżyć się do naszego pola punktowego, także wygrałyśmy ten mecz 27-0. To nas mocno podniosło na duchu. Kolejny mecz, gdy już wyszłyśmy z grupy z Rudą Śląską, także 29-5, także na tej fali zwycięstwa cały czas byłyśmy. Zespół funkcjonuje jak jeden organizm. Dziewczęta rozumieją się bez słów zarówno na boisku, jak i poza nim. Generalnie jesteśmy zawsze razem. Nieważne, co to jest za spotkanie. Rugby to jest taki sport, gdzie naprawdę wielki, ogromny nacisk, chyba największy, kładzie się na wsparcie. Także my na każdy mecz wychodzimy razem. Wiemy, że za sobą mamy dziewczyny, tak jak biegniemy z przodu z piłką, bo wiadomo, że rugby jakby cechuje to, że można podawać tylko do tyłu, także nigdy nie wiemy, kto tak naprawdę za nami biegnie, ale słyszymy to, tak? Jeżeli słyszymy to wsparcie, to działa na nas jak najlepsza motywująca piosenka i wtedy jesteśmy w stanie naprawdę niesamowite rzeczy robić na boisku. Przed Lubiniankami rywalizacja w Lidze A. W stolicy naszego kraju 8 października czeka ich konfrontacja z jeszcze silniejszymi ekipami. Miedziowe są jeszcze bardziej zmotywowane. Przed nami turniej w Warszawie. Trenujemy do niego. Naszym celem jest utrzymanie się w Lidze A. W tej lidze, której teraz właśnie po turnieju w Gierszałdzie awansowałyśmy do niej. I naszym celem po prostu jest przynajmniej zajęcie 6. miejsca, a jak się nie uda, to zatrzymanie chociażby w tej właśnie lidze. Zadziorne i potrafiące walczyć o piłkę z wielkim poświęceniem, Miedziowe Lubin idą w Polskę i chcą mocno zaznaczyć swoją obecność na żeńskiej mapie rugby w naszym kraju. Bilardziści ERG Bieruń Folie po ostatnich dobrych wynikach wciąż mają szansę na zdobycie Mistrzostwa Polski. Lubinianie na pewno zakończą sezon na podium. Dzięki ostatnim dwóm wygranym lubińscy bilardziści awansowali na trzecie miejsce w ligowej tabeli. ERG Bieruń Folie ma tylko 2 punkty straty do prowadzącego Konsalnetu Warszawa i wszystko w swoich rękach. Będzie ciężko. Drużyna z Warszawy jest bardzo mocnym zespołem. Chociaż w ostatniej kolejce okazywali trochę słabości w jednym z meczów. Przed nami właśnie mecz z Warszawą 12 listopada, 13 już lżejszy mecz, który nam pozwoli właściwie przynajmniej stanąć na podium.
czy to będzie brązowy medal, czy srebrny, czy złoty, to się okaże. Ostatnia kolejka bilardowej Ekstraklasy odbędzie się w Kielcach. I to już wszystko w wydarzeniach sportowych. Państwu dziękuję za uwagę i życzę spokojnego popołudnia.